Indekycz.pl, Paulina Klimek. Jesteśmy w Szczecinie, w siedzibie szczecińskich berserkerów i mam bardzo wyjątkowego gościa. Właściwie to ja jestem gościem, bo to ja jestem u was. Moim rozmówcą jest trener Wagiński. Witam ciebie, trenerze. Witam. Mamy do porozmawiania na temat bardzo dużych i rozbieżnych rzeczy w swoich, tutaj w tym moim podsumowaniu, które robiłam, różne tematy, które chcę z trenerem dotknąć, ale zrobimy szybko, bo trener jest po treningu i na pewno ma innych podopiecznych do obsłużenia, więc zaczynamy, więc tak. Będę was obsługiwał teraz. Tak, będzie nas trener obsługiwał. Po pierwsze, podsumowanie KSW 40 w Dublinie. Spod trenera skrzydeł było tam trzech zawodników, dwóch niestety z porażkami, no i Michał Materla zwycięsko. Jak teraz z taką zimną głową może trener podsumować wszystko to, co tam się zadziało na tej gali? No po pierwsze żałuję, że nie byłem, więc oczywiście ktoś mi tam z chłopaków wypomniał to, że mnie nie było, no ale byłem jakby, miałem inne obowiązki, bo jeszcze co innego robię, w sensie sportowym. No i tak to KSW wyskoczyło, tak szczerze mówiąc, dla mnie nagle, więc no nie było mnie. Niemniej oczywiście game plany wszystko układaliśmy wcześniej na te walki. I no co, Michał, no oczywiście dobrze, jakieś tam drobne błędy, ale no też trzeba wziąć pod uwagę, że on wracał po przerwie, jak to mówili, trochę był zardzewiały, aczkolwiek nie było tego widać moim zdaniem. No i był głodny walki, zawodnik klasowy, może nie był w tym momencie w swoim szczycie, w swoim takiej formie życiowej, no ale nie można mu umniejszać, ostatnie walki wygrywał, więc to jest zawodnik, który był w UFC, walczył w UFC, wygrywał w UFC. Michał go pokonał i to w ładnym stylu, nie zostawiając, że tak powiem, żadnych tam domysłów. I to jest najważniejsze. Ja się cieszę, że bez kontuzji i dla niego też psychicznie, nie? Fajnie, że taki powrót to na pewno na plus. No i Rokes, walka została określona jako walka wieczoru, więc no to już dużo mówi. Osobiście mi się nie podobała, bo wiem, że Irokeza było stać na więcej, ale no młody, głodny wilk, który po prostu narzucał swój styl. Gdzieś tam Irokez wrócił z otchłani, bo tam był taki dość mocny knockdown i też szacun. Ja zawsze szanuję takich zawodników, którzy potrafią po takim ciosie czy po takiej sytuacji się odnaleźć i z powrotem wrócić do walki. No tak jak mówią, się rozkręcał niby w trzeciej rundzie i tak to można było widzieć, ale można też zinterpretować, że facet się zmęczył bicie Irokeza i po prostu zabrakło mu prądu na tą trzecią rundę. Niemniej no Irokez walczył do końca, był jakimś tam elementem tej walki, który stawiał opór. No szkoda, ja myślę, że te wszystkie kontuzje, to wszystko też troszeczkę wpływają na to, że on musi troszeczkę inaczej trenować, a zarazem potem może nie jest tak pewny siebie, ale no to jest Irokez, nie? Jeszcze nigdy nie wiadomo, co on tam nowego pokaże i odwali. Myślę, że jeszcze będziemy mieli parę fajnych walk w jego wykonaniu i w jego stylu. Nie? No z kolei sztanga, no po pierwsze jechał z kontuzją, nie? I to poważną kontuzją. Jakby nie chcieliśmy rezygnować z tej walki, bo jemu zależało, żeby się pokazać. Niemniej no ta kontuzja na pewno wywarła piętno na nim i na przygotowaniach, więc on nie był przygotowany na 100%. Aczkolwiek skoro podjęliśmy walkę, no to liczyliśmy się z tym, tak? Kilka błędów niepotrzebnych, bo to schodzenie do parteru z tym zawodnikiem nie miało sensu. Tym bardziej, tak jak mówię, była kontuzja i ten parter był praktycznie nierobiony, tak? bo nie, uszkodzone żebra, pęknięte żebra, więc to jeżeli ktoś miał kiedykolwiek kontuzję, to wie, jak to się trenuje i koncentrowaliśmy się na stójce. I w tej stójce, gdyby tą walkę utrzymał w tej stójce, myślę, że zupełnie inaczej by to wyglądało, bo były takie tam sytuacje, że właśnie podłączył przeciwnika, ale też no on mi z kolei właśnie to jest jeden z zawodników, który mi wyrzuca, że mnie nie było i że jak ja bym był, to ja bym mu powiedział, to wtedy by on inaczej robił. No, stało się jak się stało, no przegrał. No, ci, co go znają, to wiedzą, że to jest zawodnik, który
który daje dobre walki. Ta walka nie była dobra, aczkolwiek tak jak mówię, myślę, że rzutowała ta kontuzja. Mam nadzieję, że jeszcze będzie miał szansę pokazać się, bo to jest facet, który ciężko w swojej karierze pracował na to wszystko, co ma i potrafi te walki dawać dobre dla publiki i myślę, że i on po prostu chce walczyć, nie? No tutaj szkoda, no ale nic nie zrobimy z tym. No rzeczywiście, ja też miałam tak, osobiście taką właśnie obserwację, że w tej stójce mógłby więcej zadziałać, tym bardziej, że byłam na Babilonie, widziałam na żywo i ta stójka bardzo fajnie wyglądała. No troszeczkę szkoda, tak jak się potoczyło, ale skoro mam takie same spostrzeżenia jak trener, znaczy, że coś tam wiem o tym MMA. Wiesz, dobra. No to opuszczamy ostatnie KSW i przechodzimy do następnego, które jest zapowiedziane na dzień przed Wigilią, 23 grudnia. I tam zestawione z Maciejem Kazieczko jest Gracjan Szadziński, z którym trener też ma okazję współpracować. Czy może trener powiedzieć ze dwa słowa o tym zestawieniu? Jak trener typuje? Co trener myśli na ten temat? No, będę typował oczywiście naszego zawodnika, z tym, że zawodnik Adkosu po pierwsze jest mi znany z tego powodu, że często na weekendach sparingowych widziałem go w akcji. Jest to, myślę, że bardzo trudny przeciwnik dla Gracjana, natomiast no, sercem będę oczywiście za Gracjanem i kciuki będę trzymał za niego, bo jest to zawodnik od nas z klubu. Natomiast tak jak mówię, no, te walki między naszymi klubami to trochę tak mnie nie pasują, bo ciężko się nakręcić na tą walkę. No, myślę, że wygra lepszy i mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w tym dniu Gracjan będzie lepszy i tam bodajże przełamie chyba, bo tam jest rekord niepokonany jest Kiedzieczko. No, tak, trzy walki niepokonane. Będzie pierwsza walka, którą niestety przegra i to bez Gracjanem. Tak szczerze mówiąc, to ciężko przewidzieć, jak ta walka się potoczy. Myślę, że Ankos będzie go chciał sprowadzić, Gracjana, no bo jakby szukają tutaj słabej strony. Gracjan jest na to przygotowany, to też myślę, że to nie będzie taka prosta sprawa. Aczkolwiek no, wszystko się okaże w Katowicach. No, szykujemy się, jakiś mamy game plan, pracujemy nad tym, Gracjan się szykuje, więc nie ma kontuzji, więc to też jest bardzo istotne, że może się poświęcić przygotowaniom. Natomiast no, wszystko się okaże w konkretnym dniu i dyspozycja dnia pokaże kto jest lepszy. Trzymam kciuki za Gracjana. Oczywiście Ankosiakom życzę wszystko dobrego, ale mam nadzieję, że tym razem Ankosiaki będą mieli smutniejszą minę niż my. No dobrze, i oprócz tego, że trener przykłada się do sukcesów swoich podopiecznych, trener również jest aktywny w swojej własnej działalności jako sportowiec i ciągnie ze sobą pasmo też wielu fajnych sukcesów, prawda? Mistrzostwa świata najpierw w grapplingu w październiku, teraz niedawno trener miał okazję być bardzo, bardzo daleko od ojczyzny, bo w Kolumbii, skąd też trener przywiózł medal w jiu-jitsu, prawda? W seniorach. Jak wrażenia z tamtych imprez i ocena swoich własnych występów? Znaczy, generalnie jadę jako pełnię tam dwie funkcje, bo zarazem jestem trenerem kadry grapplingu, jak i trenerem kadry tej jiu-jitsu Nevada. Ale przy okazji przeszedłem eliminację i trener kadry musiał mnie zakwalifikować do ekipy startującej, więc startuję w tej kategorii wagowej, w której jestem. No, biję się z dużo młodszymi zawodnikami, bo to wiadomo, że to są seniorzy, którzy to są młodzi mężczyźni, krótko mówiąc. My do grapplingu wróciliśmy po paru latach przerwy jako polska kadra, bo tam było parę perturbacji, ale startowaliśmy w tym roku na Europę, teraz byliśmy na Mistrzostwach Świata w Azerbejdżanie, w Baku. No fajnie, że jeszcze mi się udaje medale zrobić, wprawdzie no, tylko brązowe, no ale niektórzy przez całe życie nie mają tego brązowego medalu, więc też nie chcę tutaj uchodzić ze skromnego, aczkolwiek wszystkim zawodnikom mówię, że jeżeli liczy się medal, to się liczy złoty, bo taka jest prawda, wtedy się jest niepokonanym, wtedy się jest mistrzem świata, czy mistrzem Europy, czy mistrzem Polski, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast no, ja się nauczyłem już cieszyć z tego, co mam, nie? Czyli ten brąz jak najbardziej bardzo mnie ucieszył, tym bardziej, że to nie były brązy z rozdania, tylko tam trzeba było powalczyć. Ta ekipa na świecie jest dość mocna, I żeby tam zaistnieć, no to trzeba naprawdę i mieć trochę szczęścia, i mieć jakieś tam umiejętności. I cieszę się, że i zarazem w tym Baku, jak i w Bogocie udało mi się stanąć na tym podium. Nie mogłem wysłać Mazurka Dąbrowskiego, chociaż akurat w Bogocie wysłuchałem, bo drużynowo zrobiliśmy mistrza świata, więc miałem tą przyjemność którąś tam raz w życiu i myślę, że każdy zawodnik
który startuje w jakimkolwiek sporcie, to chciałby, znaczy bynajmniej ja taki, może jestem za bardzo patriotyczny, ale jeżeli jestem w kadrze polskiej, mam ten orzełek na piersi, to jakimś zwieńczeniem tego mojego startu to jest właśnie wysłuchanie tego Mazurka na podium, bo to jest taki moment faktycznie, że nie, w tym momencie jestem nagradzany, tak, ja i moja praca. Niemniej dwa wyjazdy, no Kolumbia troszeczkę nam przysporzyła kłopotów, bo wiedzieliśmy, że Bogota leży na 2600, ale wtedy też zrozumiałem, jak się czują zawodnicy, którzy jadą do Meksyku i startują w UFC w Meksyku. Naprawdę bardzo ciężko znieśliśmy to, większość kadry. I te walki nas kosztowały, oprócz tego, że standardowo zdrowia, to jeszcze te płuca tam wypluliśmy, zostawiliśmy na macie. Ale no, mówię, no pozytywne jest to, że startowaliśmy, kilka medali przywieźliśmy, udało mi się też. I ja się bardzo cieszę, że jeszcze pomimo tego, że już nie jestem najmłodszy, to jeszcze gdzieś tam podgryzam tych młodych zawodników. No nic, tylko po prostu wyrazy szacunku i tutaj chylę czoła. Jeszcze mam pytanie o Tomka Narkuna, ponieważ jest to mistrz KSW i chciałam zapytać o trenera pogląd na tę sprawę, że jest to mistrz, a walczy tylko raz w roku, KSW go zbyt często nie zestawia. Co trener może o tym powiedzieć? Znaczy, ja patrzę z perspektywy zawodnika i trenera, start raz w roku to jest, ja nie chcę mówić skandal, bo to nie chcę takich używać górnolotnych słów, ale to nie jest dobre dla niego i dla jego kariery, tak? Po pierwsze, już pominę sprawy finansowe, bo teraz utrzymać się z jednej walki w roku i przygotowywać się cały czas, mieć na to czas, pieniądze, no to jest jakiś absurd. Natomiast chodzi o to, że facet po prostu rezygnuje, on jest w tej chwili w szczycie i w swoim piku i on powinien się walczyć. No to myślę, że trzy walki w roku to jest takie minimum, a podejrzewam, że przy szczęściu, że nie ma kontuzji i chce się to robić, to cztery razy w roku zawodnik topowy jest w stanie powalczyć. Oczywiście, jeżeli tam tnie dużo wagi, no to nie ma takiej możliwości, ale przy tych cięciach wagi tam nie za dużej, to ten organizm myślę, że bez problemu to wytrzyma. Ale no raz to jest znacznie, znacznie za mało i mam nadzieję, że to się zmieni od przyszłego roku i zawodnik Berserker Steam będzie walczył częściej, będzie ten pas mistrzowski odbierał częściej. No właśnie, my byliśmy wszyscy zaskoczeni. Karol, podpisz z łaski swojej. Karol z łaski swojej podpisze na pewno. Tak. Ja byłam zaskoczona też dlatego, że rozmawiałam z Tomkiem, też jest wywiad, właśnie polecam, Indekage, sprawdźcie wywiad z Tomkiem Narkunem po GSW w Międzychodzie, gdzie zapewniał mnie, że w grudniu na pewno wystartuje i wszystkich też, jako że mnie przed mikrofonem i przed kamerą zapewniał, to wszystkich słuchaczy również. A tutaj taka no, niespodzianka, niezbyt niestety radosna. No trudno, takie jest życie. Czekamy w każdym razie bardzo na Tomka. I moje ostatnie pytanie do trenera, bo już tutaj bardzo chłopaki się niecierpliwią chyba. Trenera, następne starty. No akurat jutro jadę na zawody do Krakowa na Puchar Polski w grapplingu, ale no, to jest też jakby troszeczkę spowodowane tym, że muszę tam być, bo jako trener kadry muszę szukać talentów i łowić do tej kadry. Natomiast taki większy start, no to jest, staram się co roku być w Lizbonie, na Mistrzostwach Europy i IBJJF i mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, no bilety mam kupione, teraz kwestia tam zarejestrowania się i żeby nie było kontuzji, no to pojawię się, zamelduję się w Lizbonie na Mistrzostwach Europy, więc to taki jest najbliższy start, który przewiduję, no a potem no, myślę, że wiosna to się zacznie już znowu młyny, Mistrzostwa Europy i tak dalej, i tak dalej. I trzeba będzie znowu wziąć się do roboty. Będziemy się brać do roboty, będziemy pracować, nowy rok, postanowienia, więc no, świat jest do zdobycia i jest do zdobycia przez nas, przez sportowców. Sport kształtuje charakter, prawda? Trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę, będziemy się widywać na pewno. Myślę, że po KSW właśnie 41 też będę chciała jeszcze odwiedzić tutaj gym i spotkać się z wami, porozmawiać, innych też fighterów wyhaczyć, których nie mogłam tym razem spotkać. No i nie wiem co, wesołych świąt chyba. No także wesołych świąt tobie i oczywiście wszystkim widzom, którzy będą oglądali ten wywiad. In the cage, tak. In the cage. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.